Czeka nas długa noc rozdzierania naszych ciuchów. Stanę sobie przy łóżku. A ile mamy wody? W ogóle nie mamy. Pięknie. Rano nam będzie się chciało pić. A nawet już wcześniej bym powiedział. Czy ja wziąłem ze sobą garnek? Mamy garnki. Tylko że tu w środku nie możemy palić. Wyjdę na zewnątrz, zrobię sobie trochę wody. Tu do pieca, bo ognisko to nam zaraz zgaśnie. Mam 4 patyki, więc coś tam zrobię. Chociaż przydałoby się więcej drewna. Tu wiem, że było, ale ja już je wykorzystałem. A patyków nie widzę. No przecież nie będę teraz, kurde, drewna ciupał, bo to nie ma sensu. Bez nadzieja. No 4 patyki dadzą nam godzinę, no to coś tam będzie, no. Rozpal. Dajmy już ten jeden katalizator. Może nie godzina. 24 to nie, to już nie dam rady. Okej. To będzie zaledwie pół litra. Ile mamy czasu? 30 minut. 45. Wspaniale. A coś w 20 minut? Jakieś, nie wiem, chociażby krzesełko czy coś. Kurde, nawet nie ma nic takiego. 30 minut, za długo. Minut. Nic tu innego nie ma. Z kartonu to będzie tylko podpałka. Trudno, to musi nam wystarczyć. Minut. Tyle w tym temacie. Nic tu więcej ja nie ugram. Chyba żebym ściupał drewno, to może wtedy, ale i tak 3 patyki potrzebuję do rozpalenia teraz już. Albo katalizator, albo podpałkę, no nie wiem. Dobra, musimy sobie stanąć przy łóżku. I zacząć rozwalać te wszystkie ciuchy.
No i 25 kilo, a musimy podnieść 15, czyli będziemy ważyć 40. Nie najgorzej, nie najgorzej. Natomiast jeszcze tutaj troszeczkę zużyjemy. To nam daje też minimalnie picie, więc jemy rację żywnościową. Pijemy. Mamy litr w zasadzie, to jest całkiem sporo. Na rano jeszcze będzie w razie czego. I dojedzmy tym. Okej. I my się kładziemy spać, żeby być w pełni sił na rano. Nie jest jeszcze rano. W sumie aż tak dużo. No ja, no dobra, możemy się najeść, bo jeszcze tutaj chwilę posiedzimy. Okej. Musimy jeszcze posiedzieć. Chociaż z drugiej strony, gdyby było jasno w miarę, to ja bym już zaczął iść, bo jest dobra pogoda. W sensie, no tam coś sobie wieje. Ale nie ma tragedii. Tylko pytanie, jak jest ciemno, bo zazwyczaj nad ranem jest ciemno. Nigdzie w takich warunkach nie pójdę. To nie ma takiej opcji w ogóle. Jest ciemno jak w dupie. Powrotem do łóżka i czekamy. Dwie godziny. Może nawet nie całe. Prześpimy się godzinę. Tyle, żeby śnieżyca nas nagle nie dopadła. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda. No trochę wieje i pada, ale... Generalnie na razie pójdziemy. Czekajcie, bo gdzieś tutaj, tak. Tutaj wszystko jest. A, tu są jeszcze ciuchy, kurde. Ale nie, kalesony nie będzie można przerobić na tkaninę łatwo. Na razie bierzemy rzeczy niezbędne. Złomu tak naprawdę nie muszę brać. Tak mało rzeczy mamy do wzięcia? To weźmy ten złom. Zobaczmy jeszcze te dwie kurtki, bo kalesony na pewno wiem, że... że będzie to długo trwało. Jeszcze się upewnię. Mało, znaczy no, ja zapamiętałem, że miało być 15 kilo, ale to nie było ze względu na... O, dobra. Dobra, więcej ciuchów już nie będziemy brać. Kurczę. Odłóż zapałki. Jeszcze chciałem zobaczyć te ciuchy, które podniosłem. O, to jest duża kurtka. 20 minut i 3 tkaniny. To się opłaca, moi drodzy. Dociąża nas to troszeczkę, ale to nic. Nie ważymy aż tak tragicznie. A ta kurtka? 20 minut, 2 tkaniny. Bardzo się opłaca, chociaż jest dosyć ciężka. Dobra, zbierzmy to od razu. 2 kilo zamienimy na 20 deko. I tak samo w sumie z tą kurtką. Nie łykałem jeszcze kawy, więc nie będzie szkoda. Dobra. Czas na pierwszą kawę. I let's go. Tak jak mówię, pójdziemy troszkę naokoło, ale będzie bezpieczniej.
Jedzenia nam wystarczy w zupełności. Dzięki temu, że brałem pałki, zbierałem. Znaczy łodygi pałki, bo pałką się nie najemy. Musimy iść przez samolot. I się zastanawiam, czy iść tak jak wcześniej, czy tą drogą w dół. Bo jest jeszcze taka droga tam prowadząca w dół. Wcześniej w lewo jak się pójdzie. Tylko że ja chciałem jeszcze zobaczyć tą prawą część tej mapy, bo nigdy tam nie byłem. Jestem ciekaw, czy tam coś znajdziemy. Jeszcze jakieś zabudowania. Dobra, nie możemy za dużo biegać, bo na trójce nam zmęczenie leci wtedy. I powiem wam szczerze, że ostatnio w Milton byliśmy bardzo dawno temu. W sensie nie pamiętam, w 60 dniu byliśmy tam chyba. Do czego dążę? Do tego, że ponoć. Znaczy ja jasnuję taką teorię, że przedmioty się po jakimś czasie odnawiają, w sensie no pojawiają. I pytanie, czy to już jest ten czas, że tam się coś ewentualnie pojawiło na nowo. No i druga droga jest tam, że tam można pójść. Natomiast nie schodziłem tamtędy, więc nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale wiem, gdzie my musimy iść. Dlatego tam pójdziemy. Czyli tędy. Stąd przyszliśmy. Tak jest. Bo gdyby tak było faktycznie, że przedmioty się po jakimś czasie odradzają, no to myślę, że nie byłoby problemu przetrwać tutaj te 500 dni. Natomiast byłoby to troszeczkę, bym powiedział, bez sensu. Minimalnie oczywiście. Bo polega na tym to, żebyśmy my te wszystkie zapasy zużyli do tego, żeby ogarnąć grę, żeby się jakoś udomowić. A już gdy one się skończą, no to nie bez powodu mamy możliwość stworzenia łuku, stworzenia sobie ciuchów ze skór zwierzęcych, radzenia sobie w sposób taki właśnie, że obchodzimy się bez tych wszystkich rzeczy, które mamy, udogodnień. Więc, no nie wiem. Ale mi się po prostu tak wydaje, dlatego że ja po jakimś czasie wszedłem, po dłuższym czasie na region jeziora Tajemnic zresztą, czyli tam, gdzie właśnie survival głównie odgrywałem. I tam w apteczce nagle się pojawiło jakieś coś, że coś było, a wydaje mi się, że wszystko stamtąd zabrałem, w tym naszym domku podstawowym. No i że nic tam nie miało prawa zostać. Natomiast żeby to sprawdzić, musielibyśmy się udać do Milton. Musiałbym też zobaczyć w dzienniku, jak dawno temu ja byłem w Milton.
Moglibyśmy pójść w dół, ale moglibyśmy też sprawdzić, co tam jest, tylko że pogoda się kiepści. I temperatura nam spada. Jest jednak trochę zimno. No dobra, wejdźmy chociaż tylko tutaj, zobaczymy, zerkniemy, czy coś tu jest, jak nie, spadamy stąd. I to w szybkim tempie. Siema, kicajec. Co tu jest, a czego tu nie ma? No. Raczej nic tu nie ma, bym powiedział. Więc spadamy. Teraz sobie zjemy krakersy. To nas trochę wysuszy. W sensie to sprawi, że będzie nam się chciało pić. I gulniemy kolejną kawę. I tak jak mówię, pójdziemy naokoło. Przez ten most tutaj. Zobaczymy, co tu po drodze jest. Chociaż no ten śnieg coraz jest gęstszy. Tak średnio widać. Najgorzej, gdyby się teraz zrobiła śnieżyca, to ja bym się zgubił, bo ja nie znam tego terenu tutaj po prawej. A tu chcę iść. Musielibyśmy się w lewo cofnąć do domku po prostu. O ile bym go znalazł. No z lewej gdzieś tam wilk. Tam na dole chyba są kolejne pałki do zebrania, ale... Na razie chodźmy. Są kolejne pałki. No, robi się zimno. Pogoda się zmienia. Kuźwa, musimy przyspieszyć. Idźmy blisko skał. To będzie nas osłaniać przed wiatrem. Kuźwa, nienawidzę ich iść pod wiatr. Ja pierdzielę. Coś tam już widać. Jesteśmy skrajnie z jakby... Patrząc na mapę, to z lewej strony. Can't feel my feet. Wiem, Mackenzie, kuźwa, no ale ty się tak ruszasz, że nic tu więcej za bardzo nie zdziałamy. Tu jest jakaś szopa, przy niej to na pewno nie byłem. Zerkniemy jeszcze, co tutaj jest. Kolejny most. Nie mam bladego pojęcia, dokąd on prowadzi. Gdzie my byśmy do tym doszli, kurde? Nie mam bladego pojęcia. Nie, słuchajcie, spadamy stąd. Ja wiem, że musimy iść tutaj tak, jak ta droga prowadzi. Nie będziemy aż tak bardzo eksperymentować.
Musimy zjeść i musimy się napić kawy. I niestety, ale trzeba biegać pod wiatr. Gdy nas tak mocno będzie spowalniać. Zobaczymy, gdzie my tutaj dojdziemy. Już nas spowalnia. Powinienem dojść do drogi. Dobra, widzę jakiś dom po lewej. Śnieżyca się zbiera. To nie jest dom, to jest stodoła. I tu jest kolejna droga. To jest zastanawiające. Musimy się w stodale zatrzymać. Zaraz pozbieram jakieś patyki, ale tu żadnych nie ma, kurde. Okej, mamy drewno, mamy amunicję i mamy też narzędzia, na których mi zależy. Ale nie ma tutaj czym palić. Gdzieś tu po drodze widziałem drewno. W sensie... dużą kłodę do ścięcia. Bo nie możemy iść dalej. Życie nam spada i to nieźle. Jesteśmy niby osłonięci od wiatru, mam taką nadzieję. Bo jest kiepsko. Kiepska sytuacja. Thank goodness for that. Mam jeszcze patyki w razie czego, ale 5 godzin to jest bardzo długo. Możemy to wykorzystać i zrobić sobie jeszcze trochę wody. Chociaż nie wiem po co, bo w sumie już teraz tylko kawę będziemy pić. Ile jej mamy? 5. Za ten czas możemy tutaj rozebrać rękawiczki, ale to dużo czasu nie zajmuje. Ja myślę, że zjemy i się położymy, żeby odzyskać trochę sił. A, dobra, zjedzmy batonika po prostu.
godzinę. Kolejną. Czemu zgasło? 5 godzin jeszcze było, do jasnej cholery. Minus 2 stopnie. Do dupy. Jest bardzo do dupy. Trochę sobie gulniemy, nie za dużo. Cały popołudnie śnieżyca. W tych warunkach nigdzie nie pójdziemy, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Będziemy musieli iść w nocy. Ja pierdzielę. Posrało ich. Wreszcie. Szkoda tylko, że tak czy siak dalej gówno widać. Dobra, maksimum wody. Jemy wszystko to, co tutaj mamy. Okej. No ale w tych warunkach to my nigdzie nie pójdziemy. Dobra, jest na plusie. Możemy się spać. Aby tylko się no lepsza widoczność zrobiła, nie? A będzie dobrze. Utknęliśmy tutaj, to więcej niż pewne. Jak w ogóle nasz śpiwór się trzyma? Nie najgorzej. Może jeszcze z godzinę? Widoczność jest dalej kiepska. Kurde, no ja wody nie mam. Trzeba było zrobić więcej. Fuck. Mamy 6 patyków. Chociaż tyle. Zachciało się zwiedzać mapę. Ale no mamy narzędzia, więc ja bym powiedział, że jest to już opłacalne. Chociaż tych narzędzi to mamy tyle, że... Nie no, aż tyle to nie, pół litra tylko. ...35 minut, dobra, tutaj 12 i 27, okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Litr. My prawie w ogóle jesteśmy.
Na... ledwie co przeciążeni, nie? A, pióra. No pióra akurat nie mogę wziąć. Będą potrzebne. A, dobra, wywaliłem te. Okej. I śpiwór, dobra, wszystko jest jasne. Jak masz stan ciuchów? Jest okej. Jedynie te spodnie tutaj są w najgorszym stanie. 33%. Dobra, naprawmy, i tak nic nie mamy lepszego do roboty. No i dalej czekamy. Aż się zrobi jaśniej. Czyli w zasadzie aż będzie dzień. Chociaż czekajcie. Teraz trochę lepiej widać, ale... ile nam wody zostało? Pół litra. Kurde. Ja bym już poczekał do rana, tylko że jak rano będzie znowu... nie? Jak rano znowu będzie śnieżyca czy coś, to będzie lipa. O, już coś zaczyna wiać.